Plany i marzenia były inne. Chcieliśmy tym zwycięstwem dzisiejszym przypieczętować nasze utrzymanie, szczególnie przy znanym wyniku meczu w Bydgoszczy. No ale niestety plany to jedno, marzenia to drugie, a to, co się wydarzyło na boisku, to inna sprawa. Korona postawiła wysoko poprzeczkę, zagrała z wielką determinacją. My się tego spodziewaliśmy, także to nie było dla nas wielkie zaskoczenie. Natomiast myślę, że my mieliśmy trochę za mało atutów, jeśli chodzi o naszą grę ofensywną. Nie było tylu sytuacji, co w poprzednich spotkaniach. No i do tego zdarzyła nam się drzemka w stałym fragmencie gry, na co szczególnie uczulaliśmy siebie przy uderzeniach Jacka Kiełba. Także skończyło się na remisie, myślę, remisie zasłużonym, ale myślę, że w końcowym rozrachunku ten punkt też trzeba będzie uszanować. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pytanie. Andrzej Stanowski, Dziennik Polski. Czy nie myślał pan, żeby wcześniej dokonać zmian, bo w drużynie była jakaś taka dziwna niemoc, żeby jakiś impuls tej ławki dać? Tak troszeczkę na mój rozum, przepraszam, że tak mówię, troszkę późno pan nawet tą pierwszą zmianę dokonał. No wie pan, pan to ogląda z trybun z zupełnie innej perspektywy. Ja oglądam to z perspektywy boiska, patrzę na to inaczej. Ja wychodzę z założenia takiego, jeśli mam robić zmiany, to zmiany w konkretnym celu po to, żeby coś dały. Jeśli mam robić zmiany dla zmiany, no to uczono mnie, żeby z takimi rzeczami się wstrzymać. My akurat mogliśmy praktycznie zrobić zmiany, jeśli chodzi o formację ofensywną, ale co można było zarzucić na przykład Rakelsowi i Jędryśkowi w tym meczu? Grali być może nieskutecznie, ale szarpali, cały czas ciągnęli tą grę. Nie mieliśmy takiej akurat zmiany, żeby coś zniosło do drużyny. Jedyne zmiany to były te, które zrobiliśmy, czyli Kapustkę i zmianę wymuszoną, bo Boczowilo sam poprosił o zmianę i Zjawińskiego, dlatego że poruszamy się w kręgu tych ludzi, których mamy. Natomiast ja akurat z boku, patrząc na to, nie widziałem konieczności wcześniejszej zmiany, bo sobie zdawałem z tego sprawę, że my się w końcówce rozkręcimy i tak rzeczywiście było. Trzeba było tylko strzelić bramkę. Może powiem coś przykrą rzecz. Ten mecz pokazał, że niektórzy gracze, nie będę wymieniał nazwisk, nie dorośli do ekstraklasy, jeśli chodzi o sposób gry, technikę poruszania się po boisku. Wie pan co, no... Czy to taki dołek? Ja powiem tak, no tydzień temu tośmy się całowali i na trybunach panowała fiesta po wygranym którymś tam meczu z rzędu. Dzisiaj pan mówi, że niektórzy gracze nie dorośli do ekstraklasy. Myślę, że to jest chyba lekka przesada. Powiem panu tak. Jeden, już nie będę mówił. Ja podejrzewam, że... No, wie pan, ja też mogę kogoś nie lubić, natomiast staram się raczej rzetelnie i jakoś tam, nie wiem, trzeźwo na pewne rzeczy patrzeć. To, że Cracovia gra w grupie spadkowej, to się nie wzięło z kapelusza, to się nie wzięło z księżyca, tylko to się wzięło z tego, że po prostu no, dysponujemy takim zupełnie innym. Potrafiliśmy się jakoś zebrać, zagraliśmy parę fajnych spotkań, ale w dalszym ciągu gramy o życie, także wie pan, no, powiem panu tak obrazowo, jak się ma życiówkę med 80 skoków zwyż, no to pan wymaga, żeby skakali niektórzy 2-10, tego się nie da niestety, no sorry. Ale z całym szacunkiem jest jak jest. Ja nie mam chłopakom nic do zarzucenia, bo oczywiście starają się, grają na miarę swoich możliwości z wielką determinacją, ale powtarzam raz jeszcze, grają na miarę swoich możliwości. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Rafał Nowak, teraz pasy.pl. Panie trenerze, ja jeszcze wrócę do tego tematu zmian, bo pan jakby tutaj przedstawił swoją filozofię dokonywania zmian, ale czy nie ma pan takiej pokusy? Zmiana w 60, powiedzmy 70 minucie, nawet jeśli będzie to zmiana 1-1, czyli zawodnika, który gra dobrze, na potencjalnie też równie dobrego zawodnika z ławki, po to, żeby dać taką nadzieję tym, którzy siedzą na ławce, że oni też są w grze, ponieważ jeśli będziemy grali kadrą 13 zawodników w kolejnych meczach stałą, to może troszeczkę ten tonus motywacji do walki o miejsce no, może być trochę mniejszy. Nie, ja tak do tego nie podchodzę. Stawiam na ludzi, którzy w danym momencie według mnie gwarantują jakiś poziom, gwarantują realizację pewnych założeń taktycznych. Ja z założenia wychodzę takiego, że jeszcze raz powtarzam, nie robię zmiany dla zmiany. Uważam, że oczywiście można było
szukać innych rozwiązań, natomiast podejrzewam, że jeśli pan mówi o rozwiązaniu po to, żeby dać sygnał komuś z ławki, no to dla mnie nie jest żaden bodziec do tego, żeby wygrać mecz. Ja jeśli będę robił zmianę, to będę robił zmianę po to, żeby dać sygnał takiej drużynie, żeby coś zmienić na lepsze, więc w tym momencie uważałem, że akurat ci ludzie, którzy grają, dadzą sobie jeszcze radę, bo Rakels i akurat Jędriszek to są ludzie o żelaznym zdrowiu, oni do końca będą grali na wysokich obrotach. Im może nie iść, ale oni są w każdej chwili w stanie przechylić losy meczu i to pokazali już w wielu meczach, więc wie pan, czasami trzeba się z takimi zmianami zastanowić. No pan patrzy z perspektywy czasu inaczej, bo ludzie na trybunach krzyczą, was niesie euforia, entuzjazm, byście wszyscy po 8 zmian zrobili. No ja niestety mogę tylko 3 zrobić i muszę na te rzeczy inaczej patrzeć. To nie jest koszykówka, że są zmiany powrotne, a byłoby łatwiej. Dlaczego Czovino prosił o zmianę? Coś tam? Czovino ma bardzo mocno poranione stopy i już w ostatnim meczu był problem, dotrwał do końca, no ale teraz niestety, no już w tym momencie to wyglądało tak źle, że można było się zastanawiać, czy jego nie zmienić w przerwie meczu, prawda? Ale jeszcze próbował pociągnąć i chwilę jeszcze pograł, natomiast no miał problemy z poruszaniem się, więc nie było sensu zrobić mu krzywdy, tym bardziej, że widać było, że Miro nie w pełni dyspozycji, to już w niektórych sytuacjach nie dojeżdżał po prostu, no.